Kolejnym punktem naszego programu jest panel dyskusyjny na temat tego, dlaczego ekonomiści nie radzą sobie z przedsiębiorczością. W panelu wystąpił dr Mateusz Machaj, którego mieliśmy już okazję poznać na poprzednim wykładzie. Obok niego siedzi Stanisław Kwiatkowski, ekonomista, członek zarządu Instytutu Misesa, a obok mnie siedzi dr Jakub Bożydar-Wiśniewski, ekonomista i filozof. Jakby okazją do tego, żeby na ten temat porozmawiać, jest wydanie przez nas książki Nikolaja Fossa i Petera Kleina Organizowanie działania przedsiębiorczego, nowe spojrzenie na firmę. I w tej książce autorzy w kilku miejscach stawiają tezę, która może brzmieć dość kontrowersyjnie dla niektórych. Mianowicie Klein i Foss piszą, że w wiodących podręcznikach i najważniejszych artykułach naukowych o teorii firmy próżno szukać jakichkolwiek odniesień do osoby przedsiębiorcy. Dla współczesnej ekonomii postać ta jest wciąż owiana nimbem tajemnicy. Na początek prosiłbym Was o skomentowanie twierdzeń Kleina i Fossa. Czy tak jest w rzeczywistości i jak mamy rozumieć taką sytuację? To może zacząłbym od takiego bardzo poglądowego, czy też oglądowego ujęcia kwestii. Mi się wydaje, że rzeczywiście jest duży problem, jaki ma współczesna ekonomia głównego nurtu z poważnym traktowaniem osoby przedsiębiorcy, dlatego że myślę, że można się pokusić o taką tezę, że ekonomia głównego nurtu zabrnęła w taki trojaki, wręcz ślepy zaułek pod względem metodologicznym, który sprawia, że to poważne traktowanie przedsiębiorczości staje się mocno utrudnione. No, po pierwsze, ekonomia głównego nurtu to jest ekonomia, która posługuje się metodami, które bym nazwał scjentystyczno-pozytywistycznymi, to znaczy uznaje, że ma prawo rościć sobie prawo do bycia nauką tylko w takim stopniu, w jakim jest w stanie formułować sądy, które są ilościowo ścisłe. I już w tym momencie pojawia się pewien konflikt na linii rozumienia przez ekonomistę głównego nurtu kwestii przedsiębiorczości, dlatego że on w tym momencie stara się zastąpić, nie tylko zastąpić przedsiębiorcę, ale też sugeruje w pewnym sensie, że o ile przedsiębiorca posługuje się pewnymi mglistymi, niedookreślonymi, intuicyjnymi osądami, o tyle ekonomista jest w stanie formułować prognozy, które są naukowo ścisłe. No tutaj już widzimy jeden powód, dla którego przedsiębiorczość w takim realistycznym jej rozumieniu schodzi nam na dalszy plan. Powiedziałbym, że drugi tego rodzaju metodologiczny ślepy zaułek to jest ten, który by można nazwać fizykalistyczno-matematycznym, czy też matematyczno-fizykalistycznym, to znaczy takie tutaj mam na myśli podejście, które próbuje rozmaite realne zjawiska gospodarcze jednak wepchnąć w sztuczne ramy jakichś wysoce abstrakcyjnych, formalnych modeli. I na przykład firma urasta tutaj do roli czegoś w rodzaju czarnej skrzynki, do której wpadają dane wejściowe w postaci gustów i smaków konsumentów, rozmaitych czynników produkcji, możliwości technologicznych w pełni znanych i potem w obrębie tej czarnej skrzynki zachodzi jakiś magiczny proces optymalizacyjny i po drugiej stronie pojawiają się dobra finalne. I tutaj widzimy takie bardzo narzędziowe traktowanie firmy i nawet jeśli to narzędzie nie funkcjonuje samoistnie, to osoba, która zajmuje się kierowaniem tym narzędziem, to jest co najwyżej pewien menedżer czy pracownik techniczny, a nie przedsiębiorca, który musi skonkretyzować kształt i funkcję tego narzędzia. Innymi słowy, żeby mówić w sposób rzetelny i realistyczny o przedsiębiorczości, to nie możemy mówić o żadnych czarnych skrzynkach, ale o realnych procesach tworzenia firm, nadawania im pewnej struktury, nadawania im pewnych konkretnych funkcji i ograniczeń itd. I tego nam podejście głównonurtowe nie jest w stanie
umożliwić. A trzeci tego rodzaju metodologiczny zaułek, który jest bardziej implicite niż eksplicite artykułowany w głównym nurcie, to jest taki, który zdaje się postrzegać ekonomistę jako kogoś, kto jest w stanie pełnić funkcję doradczą przy formułowaniu tak zwanej polityki gospodarczej czy też polityki monetarnej. I znowu tutaj pojawia się pewnego rodzaju napięcie pomiędzy rolą ekonomisty a rolą przedsiębiorcy, bo tutaj znowu ekonomista jakby próbuje wysforowywać się przed szereg i podejmować pewne decyzje na temat pewnych kluczowych parametrów gospodarczych, których najwyraźniej przedsiębiorca nie jest w stanie podejmować i być może gdyby taki ekonomista się skupił na realistycznej analizie funkcji przedsiębiorcy, to wyszłoby na to, że jednak tym też się powinien zajmować przedsiębiorca. Więc to jest już bardziej implicite niż eksplicite wynikające z tego, co bym nazwał dominującym obecnie podejściem ekonomicznym, no ale tutaj również się pojawia pewien konflikt czy pewne napięcie. Także wydaje mi się, że te trzy takie metodologiczne ślepe zaułki sprawiają, że pewna narracja, która jest typowa dla tradycji przyczynowo-realistycznej, czy mengerowskiej, czy austriackiej, która zawsze skupia się na kwestiach niepewności, odpowiedzialności własnościowej, pewnej szeroko rozumianej otwartości rozmaitych danych ekonomicznych, jest z tymi podejściami metodologicznymi niemożliwe do pogodzenia i w związku z tym jej takie bardzo realistyczne pojmowanie przedsiębiorczości nie jest w wystarczającym stopniu doceniane i podkreślane przez tak zwany główny nurt. To może ja zacznę tak troszeczkę żartobliwie, ponieważ wydaliśmy właśnie tą książkę jako Instytut Misesa, to organizowanie działania przedsiębiorczego, bo właśnie mieliśmy takie poczucie, że jest luka na rynku, tak? I jakby brakuje kogoś takiego, kto by tak porządnie usiadł nad tym, jak ta postać tego przedsiębiorcy w teorii ekonomii da się wpasować. Tak? I ten tytuł tego panelu, że ci ekonomiści sobie nie radzą z przedsiębiorczością, to jakby w nim nie chodzi o to oczywiście, że ekonomiści nie potrafią być przedsiębiorcami. Zwykle nie potrafią, ale to nie o to chodzi w tytule. Ani też nie chodzi o to, że nie potrafią skonstruować przepisu, jak być dobrym przedsiębiorcą, bo to też nie jest do końca rola nauki ekonomii, ona ma się zajmować czymś innym. Natomiast, że nie radzą sobie i to są takie pierwiostki moim zdaniem. Oni oczywiście, tu jest masa literatury historycznej, której używają tego, ale to są tak naprawdę moim zdaniem pierwostki dobrego ujęcia przedsiębiorcy w ekonomii. I tak pół żartem, to jeżeli to jest to, jak ekonomiści dobrze widzą przedsiębiorczość, to jest jak praktycy dobrze widzą przedsiębiorczość. Książeczka jest troszeczkę grubsza, troszeczkę bardziej intensywna. O, dziękuję. I jakby przedsiębiorczość jest skomplikowana, tak? To jest naprawdę bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo decyzji, które przedsiębiorcy podejmują. I ja teraz mówię troszeczkę takie pewne rzeczy kontrowersyjne. Ci z Państwa, którzy czytali trochę literatury austriackiej i wiedzą, jak tam się definiuje tego przedsiębiorcę, to pewnie może teraz sobie myślą, że przecież on myli terminy, bo to myli menadżerów z przedsiębiorcami. Między innymi dlatego tak lubię tą książkę, ponieważ ona wprowadza taką terminologię, która troszeczkę zaczyna pozwalać nam mówić o tym, że ci menadżerowie zatrudniani robią niektóre rzeczy trochę podobne do przedsiębiorców, tak? I ta ekonomia austriacka, która tak się zawsze chwali tym, że jest taka realistyczna, no moim zdaniem jak dotąd przez te typy idealne rozdzielania i nie skupiania się na tym, gdzie to się przeplata, to troszeczkę wielu ludzi odstręczała, bo każdy jak to czyta, to sobie myśli, no ale jak to, przecież taki menadżer to też ryzykuje, też podejmuje decyzje, to czym on się w gruncie rzeczy różni. I terminologia używana w tej książce też moim zdaniem pozwala te napięcia troszeczkę eliminować. Ale wracając do meritum, moim zdaniem przedsiębiorczość w nauce ekonomii ogółem, szczególnie w ekonomii głównego nurtu, jest w tragicznych skutkach dla samej nauki pomijana i ignorowana, głównie dlatego, że jest trudna w modelowaniu. To jest taki tajemniczy byt, który, jak Austriacy mówią, że on antycypuje, jakie będą ceny, tak, próbuje, on kombinuje tak trochę. Ni to zgaduje, ni to antycypuje, troszeczkę wykorzystuje wiedzy technicznej, trochę takiego nieuchwytnego jakiegoś wyczucia, nie wiadomo do końca czego, żeby kombinować, jak połączyć środki produkcji w taki sposób, żeby to, co połączy, sprzedać z wyższą ceną niż koszty. Tak? To mówią Austriacy. W ekonomii głównonurtowej tego jest bardzo mało
I z tego też wynika jedno takie z takich klasycznych napięć w ekonomii głównego nurtu między mikroekonomią a makroekonomią. Mikroekonomia skupia się na konsumentach i producentach, nie przedsiębiorcach, producentach tych takich tych czarnych skrzynkach, o których mówił Kuba. I przez to też, jak potem przechodzi się do etapu makroekonomii, to jakby jest takie troszeczkę napięcie, że niektóre te rzeczy jakby nie chcą się przetłumaczyć łatwo z mikro na makro. I ekonomiści, no głównie nurtowi, oczywiście oni to wiedzą, tak? Oni są głupi ludzie. I były różne programy badawcze takie rozwijane, jak tak zwane micro foundations, tak? Czyli mikrofundacje makroekonomii, żeby stworzyć taką mikroekonomię, z których cegiełek da się odbudować stwierdzenia makroekonomii. No i to jest program badawczy, który, no, i przez to, że używa takich narzędzi mainstreamowych, to moim zdaniem, i tylko nie moim zdaniem, ale też wydaje mi się, że wielu ludzi, którzy próbowało w tym projekcie badawczym brać udział, nie jest jakimś wielkim sukcesem. Tak? Oni próbują tam tworzyć pewne modele tych decyzji jednostek, które będą tłumaczyć wielkie agregaty, ale jest całkiem sporo różnych takich dowodów na to, że tego się albo łatwo nie da zrobić, bo łatwiej powiedzieć, że tego się łatwo nie da zrobić, niż odrzucić niektóre kluczowe tezy makroekonomii. Być może to z makroekonomią jest jakiś problem, ale to jest temat na inną dyskusję. Natomiast są takie całe dowody też w ekonomii mainstreamowej mówiące o tym, jest taki słynny teoremat Debre, Sonnenscheina i nie pamiętam, jak ten trzeci się nazywa nigdy, z trzech autorów, którzy właśnie wykazują, że matematycznie modelowane jednostki mikro, jak się je agreguje, to tracą pewne cechy tego, co w klasycznie rozumianej makro się opisuje. Więc nawet oni sami, tak jak używa się tych narzędzi konsekwentnie, to się odkrywa, że jednak to nie jest to jak się modeluje producentów, nie jest najlepsze. I to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, taka też dla takiego, powiedziałbym, nie człowieka, który chce się zajmować profesjonalnie, chce być ekonomistą, teoretykiem i pisać wielkie traktaty na 1000 stron ekonomii, ale też dla takiego człowieka zainteresowanego ekonomią, że faktyczne zrozumienie procesu rynkowego wymaga zrozumienia tego, co przedsiębiorca naprawdę robi. To znaczy, to jest, Mises tam pisze, tak, ludzkie działanie to jest to, od czego wychodzimy, żeby rozumieć proces ekonomiczny. I nawet sami niektórzy ekonomiści austriacy popadają w taką pułapkę, że zapominają o tym. Kiedy mówią na przykład o austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, tak, ci z Państwa, którzy wiedzą, to tam bank centralny zaniża stopy procentowe, to wysyła sygnał do rynku, że pewne inwestycje, które nie były opłacalne, stały się opłacalne, no i ci przedsiębiorcy wykonują te, robią te ruchy, które byłyby nieopłacalne i potem okazuje się, że to była taka, że to było takie oszustwo, tak, że jakby, że to przez, że bank centralny wysyłał fałszywe sygnały i tych przedsięwzięć nie da się zamknąć, no i następuje kryzys, bo są upadłości. Nawet niektórzy ekonomiści austriacy, jak się czyta ich artykuły, to sprawiają takie wrażenie, jakby patrzyli na to tak mechanistycznie, trochę jak właśnie to takie niedobre makro. To znaczy, że patrzą na jakiś agregat i mówią, albo na jakąś wielką zmienną i mówią, tu jest taka stopa procentowa, jak się macha tą wajchą, to się coś tam dzieje. A nie patrzą na to tak, że co się naprawdę dzieje z punktu widzenia przedsiębiorcy, czyli że to jest przedsiębiorca, który robi kalkulacje, robi tą antycypację kosztów, implikuje, robi to przeniesienie z wartości dobra końcowego do wartości dóbr produkcyjnych i nie rozbijają sobie na tego na małe części, a to jest najprostsza też metoda taka dydaktyczna, żeby sobie samemu w głowie poukładać, co się naprawdę w rynku dzieje. Jeżeli ktoś mówi, że operowanie jakąś wielką zmienną makroekonomiczną będzie miało jakieś wpływy, to moim zdaniem, jeżeli naprawdę rozumie problem, to jest w stanie pokazać dokładnie krok po kroczku, w jaki sposób na decyzję pojedynczego przedsiębiorcy przesunięcie tej zmiennej wpłynie i że on, co on sobie wtedy prawie że pomyśli i jakie decyzje podejmie. To jest coś, co jest u ekonomistów austriackich i to tylko niektórych. W ekonomii mainstreamowej tego moim zdaniem brak. I wszelkie próby jak dotąd kończyły się porażką. To tyle, dziękuję na razie. Ja nie mam nic do dodania, więc... Znaczy ja mogę, proszę bardzo, ale może chcemy inne wątki jeszcze. Mam coś powiedzieć? Mogę coś powiedzieć? Dobrze. Możesz zacząć nowy. Może zacząć nowy, jak masz. Wydaje mi się, że to jest też tak, jak ten nasz roboczy, to robocze pytanie brzmiało, dlaczego nie radzą sobie, tak? To ja bym nawet tak nie powiedział, że nie radzą sobie, tylko po prostu, no bo jak weźmiemy ekonomistów tak zwanego
tak zwanej ekonomii neoklasycznej, miękko broniących, czyli tej mikroekonomii, której nauczamy na oficjalnym kursie, to wydaje mi się, że w takiej normalnej rozmowie tacy ekonomiści generalnie nie będą mieli problemów z w miarę sensownym mówieniem o przedsiębiorcach. Tylko po prostu problem właśnie z przedsiębiorczością to jest to, że to jest taki wolny parametr i rozwijając albo powtarzając, co mówił Kuba trochę inaczej, Michał Heller mówi o tym, że nauka to jest tak, że dobra nauka to potrzebuje matematyzowalnego świata, ale jemu chodzi o matematyzowalność w sensie uporządkowania, że możemy porządkować ze sobą przyczyny, skutki w jakiś sposób. I teraz w momencie, w którym mamy tą tak zwaną ekonomię neoklasyczną, gdzie mamy krzywe obojętności, krzywe transformacji, gdzie mamy funkcje produkcji zdefiniowane, to ta przedsiębiorczość jest takim wolnym parametrem, takim, którego się nie da tak zmatematyzować konsekwentnie, tylko da się go opisywać jakoś tak bardziej jakościowo. To samo dotyczy na przykład systemów prawnych, systemów społecznych, systemów kulturowych, które mogą sprzyjać bądź nie przedsiębiorczości. I to jest coś, czego się nie da oddać, stosując właśnie tą skrajną matematyzację. I mam wrażenie, że dlatego nawet nie, że nie radzą sobie, tylko nie chcą. Po prostu nie chcą się tym zajmować, bo ze względu na sympatię czy umiłowanie do takiego twardego mierzenia. Tak? No, jak to mówił Kelvin bodajże, tak? Jeśli się nie da zmierzyć, to zmierz mimo wszystko. Czyli po prostu zmierzyć można płace, koszty, pewne obiektywne czynniki, fizyczną rzadkość, jakąś fizyczną wymienność jednego czynnika produkcji na drugi, chociaż i to jest do zakwestionowania. I dlatego ta mikroekonomia wygląda tak, jak wygląda, bo mówienie o przedsiębiorcy, to ktoś może wysunąć zarzut, że to jest trochę taka poezja, mówienie, że coś jest niepewne, tam nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, co przyniesie jutro, wszystko się może zdarzyć, wielka rzecz, wiadomo, że wszystko się może zdarzyć. Tak. Więc myślę, że to wynika z świadomej decyzji, a na poziomie intuicyjnym, czy na poziomie takim, jakby ekonomista neoklasyczny chciał tłumaczyć zalety procesu rynkowego na przykład laikowi, to robiłby to w całkiem udany sposób, mam wrażenie. Tylko po prostu to zamiłowanie do abstrakcyjnego modelu jest tak silne, tak? Bo to jest coś, co można modelować, coś, co można zaaplikować właśnie do oceny jakiejś konkretnej polityki, co staje się trudne w momencie, jak zaczynamy rozmawiać o tym przedsiębiorcy jako takim herosie szumpeterowskim, czy misesowskim, czy kirchnerowskim, jak to woli. Ale chyba jednak ci powiedzmy mikroekonomiści nie uciekają tak zupełnie od takich kwestii, które by nam się z przedsiębiorczością kojarzyły, bo kiedy otworzymy podręcznik do mikroekonomii, to znajdziemy tam rozdział o konkurencji doskonałej, o monopolu, o oligopolu czy o innych strukturach rynkowych. Są to kwestie, które by nam się związały z przedsiębiorcą i znajdziemy tam również coś w rodzaju teorii firmy, jakieś takie układy krzywych kosztów, które mają nam wyznaczać optymalne punkty produkcji. Jest teraz takie pytanie, czy to, że tam słowo przedsiębiorca pada rzadko, czy to, że tam tego nie ma, czy to w tym opisie przeszkadza, czy ten opis jakoś zwodzi nas na manowce, czy jednak dalej jest do czegoś przydatny? To znaczy, ja bym powiedział, że tutaj mamy pewne cenne informacje, ale one tracą swoją wartość z uwagi na błędne metodologiczne ujęcie, bo przecież można by powiedzieć, że podobne modele, które nie aspirują do wiernego odtwarzania rzeczywistości, mamy w tradycji austriackiej. Mamy przecież model ostatecznego stanu równowagi, final state of rest, czy ostatecznego stanu spoczynku. Mamy model gospodarki jednostajnie funkcjonującej. Mamy model świata złożonego z idealnie specyficznych czynników produkcji u Rothbarda. Tylko że zawsze jest ta bardzo silna metodologiczna samoświadomość, która każe nam traktować te modele jako coś, co powinniśmy skontrastować ze światem realnym i to na zasadzie kontrastów, dowiadywać się w taki
pozwolę sobie tutaj teologicznego słowa użyć, w taki apofatyczny wręcz sposób, rozumieć w ten sposób świat, ten, który tak naprawdę da się ująć w sposób, który ktoś nieżyczliwy mógłby nazwać sposobem poetyckim, bo trzeba tam mówić o niepewności, bo trzeba tam mówić o rzadkości, bo trzeba tam mówić o tym, że wszystko się może zdarzyć, że większość kluczowych parametrów jest niedoskonale mierzalna i tak dalej. I myślę, że rzeczywiście, no, patrząc nawet na te modele konkurencji doskonałej, czy firmy, jak ona by mogła funkcjonować w tym modelu konkurencji doskonałej, to gdyby je, jak gdyby podejść do nich od drugiej strony, przyjmując, właśnie siląc się na taką austriacką w swoim duchu metodologiczną samoświadomość, to też one by nam pewnie pomogły zrozumieć funkcję, jaką spełnia realny przedsiębiorca w realnym świecie, który właśnie nie porusza się w takim otoczeniu doskonałej wiedzy, czy też zerowych kosztów transakcyjnych, które to elementy się pojawiają w obrębie tych modeli neoklasycznych. Także znowu powiedziałbym, że umiejętność wydobycia z nich realnej ekonomicznej wartości opiera się na kwestii odpowiedniego metodologicznego czy wręcz filozoficznego podejścia, a z tym jest w głównym nurcie nieco gorzej, a może nawet znacznie gorzej niż w tradycji austriackiej, gdzie te stosowne analityczne rozróżnienia wraz z ich konkretnymi metodologicznymi rolami są dosyć jasno przedstawione i tutaj może bym nawet był gotów bardziej bronić tej dotychczasowej tradycji austriackiej niż Staszek byłby gotów jej bronić, ale może to byłby temat na nieco inną dyskusję. Ja dodałbym tylko do tego jeszcze, że bardzo ładnie widać, jak powiedzmy niedoskonałe są te opisy tego klasycznego mikro po tym, że w tym, co ja nazywałem ekonomią ogólnonarodową, ale myślę, że po tym, jak dr Machaj zaczął mówić, że neoklasyczna, to jest faktycznie lepszy, bardziej precyzyjny termin, bo nie wiadomo, co jest ekonomia ogólnonarodowa, tam jest dużo różnych ludzi, którzy bardzo sprzeczne rzeczy często mówią. Więc że jakby dobrze widać niedoskonałość tego modelu, chociażby po tym, w jak niewielkim stopniu one potem są w stanie inkorporować jakieś różne osiągnięcia nauki ekonomii w próbie analizowania tego, jak przedsiębiorcy i jak firmy funkcjonują. Bo tak jak on już powiedział, faktycznie jak porozmawiać z takim ekonomistą sobie neoklasycznym, to on jak nagle porzuci ten swój standardowy aparat tych krzywych wszystkich i wykresów bardzo upraszczających rzeczywistość, to on faktycznie jest w stanie powiedzieć coś całkiem sensownego, no, że ten przedsiębiorca to kupuje, tam tak, te dobra produkcyjne i tak dalej, sprzedaje, szuka okazji w ogóle. No i było kilku takich ekonomistów w historii myśli ekonomicznej, którzy poszło trochę dalej i próbowali coś z tym zrobić takiego więcej i nawet zostali docenieni przez swoich kolegów, bo dostawali tam tą ekonomiczną, tego tak zwanego ekonomicznego Nobla, tak? Taki człowiek jak Ronald Coase na przykład, jego teoria firmy, tak? Albo inny noblista Herbert Simon, który tam zajmował się teorią organizacji, tak? Są ludzie, którzy popatrzyli sobie właśnie na to, jak działają firmy, jak działają przedsiębiorcy i powiedzieli, to jak my je opisujemy tymi wykresami jest bardzo ubogie, dorzućmy do tego troszeczkę takiego mięsa, trochę treści, co się naprawdę dzieje. No i wspaniale, dostali obaj Nagrody Nobla w modelach mikroekonomicznych, nie ma potem śladu. Jest troszeczkę takich prób modelowania różnych równowag, bo to jest to, w czym się lubują ekonomiści neoklasyczne, ustalania różnego typu sytuacji równowagowych, które uwzględniają jakiegoś tam reprezentatywnego agenta tak zwanego, tak? Czyli właśnie próbują tą jednostkę gdzieś tam wpakować, to często jest konsument, czasami jest to też producent i jest ten reprezentatywny producent, który w modelu jakoś się zachowuje, ale żeby znaleźć przy jakimś takim modelu, jakby czasami nawet widać przypis do Coase'a albo do Herberta Simona albo do kogoś w takich modelach, ale to jest zwykle taki przypis anegdotyczny. On mówi, ponieważ wielu ekonomistów zwracało uwagę na, że nasze modele były biedne, to teraz zrobimy mniej biedne. Ale nie ma tam jakby żadnego przełożenia tego, co tak naprawdę ani Herbert Simon, ani Ronald Coase mówili. Tak? Tylko mówią, aha, dobra, trzeba bardziej się skupiać na jednostce, bo to jednostka podejmuje działania. Tak? I tego tam nie ma. I dlatego to są uproszczenia, które jakby... Uproszczenia same z tego, że są uproszczeniami, no to pomijają pewne rzeczy, ale to są jeszcze uproszczenia, które są groźne, powiedziałbym, retoryczno-pedagogicznie.
bo one jakby sugerują, że tam jest pewna automatyka i że to są jakby pewne rzeczy wystarczy rozwiązać, pewien układ równań i jesteśmy w stanie powiedzieć, jak blisko jesteśmy temu tego stanu, jak być powinno. Podczas tego nie jesteśmy w stanie zrobić. I wielu ekonomistów, no to jest taka paskudna nauka, że tam bardzo dużo ludzi, którzy tak naprawdę nie było zainteresowane ekonomią, tylko bardzo lubiło matematykę trafia. No i oni lubią te rzeczy, gdzie są w stanie się tą matematyką bawić. I ja to rozumiem, matematyka jest piękna i jakby zabawy matematyczne, ja rozumiem, że fascynują ludzi. Ale to właśnie przez to przypisy do Coase'a i Simona są anegdotyczne, a nie są próbą przekucia ich, bo oni próbowali i to im zwyczajnie nie wychodziło. To ja może do paru rzeczy się odniosę. Ja trochę bym polemizował z tym, z tymi modelami równowagi u Rothbarda. Myślę, że on idzie bardzo daleko w tym teoretyzowaniu o równowadze, dużo bardziej niż Mises. Zresztą Mises też nie do końca konsekwentnie, bo w jednym miejscu pisze w ludzkim działaniu, że tę równowagę wymyślamy tylko po to, żeby znać różnicę między zyskiem a procentem. A potem pisze, że równowagę wymyślamy, żeby rozumieć proces rynkowy, bo żeby rozumieć proces rynkowy, to trzeba sobie wyobrazić, że go nie będzie. I wtedy zrozumiemy, dlaczego jest. Czy coś takiego, tak? Żeby wyobrazić sobie świat ze zmianą, to najpierw trzeba sobie wyobrazić świat bez zmiany. Potem wychodzą jakieś dziwne absurdy. Także powiem szczerze, że nie do końca mi się ta teoria równowagowa, szczególnie Rothbarda, podoba, ale to akurat było też obiektem późniejszych publikacji z lat 90. i ostatnio pierwszej dekady XXI wieku wewnątrz tradycji szkoły austriackiej, która właśnie krytycznie podchodziła, wybrani ekonomiści krytycznie do tego podchodzili. Natomiast nawiązując trochę do, a jak polemizowałem z Kubą, to jeszcze ze Staszkiem popolemizuję, tam można tego, spotkałem się z tym a propos Coase'em, że jak się prezentuje ekonomię skali i krzywą U, to koszty zaczynają rosnąć ze względów kosztów menedżerskich, że zarządzanie staje się problematyczne wielką firmą, w związku z tym tam tylnymi drzwiami się tego Coase'a jakoś gdzieś tam też można tak wpuścić. Natomiast nawiązując do tego pytania Mateusza, bo ono mi się wydaje właśnie, nawiązuje do tego, co mówiliśmy wszyscy wcześniej i oddaje istotny problem w rozumowaniu o procesie rynkowym w zależności od tego, jak kształtują się ceny i decyzje przedsiębiorców. Mamy właśnie narysowaną krzywą jakąś kosztów, mamy jakąś narysowaną krzywą popytu indywidualnego i w oparciu o to klasyfikujemy rynki. Rynek doskonały, rynek, konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, monopol, tak? Mamy te trzy takie wielkie kategorie tak naprawdę. Oligopol już staje się takim niepewnym gruntem, bo tam już nie wiadomo, co jak się dzieje, przynajmniej mniej wiadomo niż w tamtych poprzednich przypadkach. I teraz sklasyfikowanie jest możliwe tylko jak znamy krzywę kosztów i znamy krzywę popytu. One muszą być znane z góry, przedstawione, tak? A problem z przedsiębiorczym działaniem jest taki, że one nie są tak naprawdę znane, albo można twierdzić, że są znane z bezpośredniej przeszłości, z tego, co się przed chwilą działo. I Israel Kitzner w tej książeczce swojej o przedsiębiorczości w pewnym momencie pisze, że jak wprowadzano tą konkurencję monopolistyczną, to twierdzono, że to jest wielka rewolucja teoretyczna, jak Chamberlain i Joan Robinson to, prawda, wprowadzali. To jest wielka przemiana, coś nowego, nowa jakość. A Kitchener odpowiada, jaka to nowa jakość? Zmienili kształty krzywych, przepraszam tylko, tak? Więc jaka to nowa jakość? Dalej jest problem z tym, że zakładamy, że te krzywe są znane w jakiś sposób i one istnieją, a w procesie rynkowym one nie są znane. One się dopiero kształtują i pojawiają w przyszłości i są inne od tych, które były w przeszłości. Mimo tego, że ta teoria stała się podstawą na przykład rozumowania w kwestiach antytrustowych, w kwestiach tak zwanej polityki promonopolistycznej, przepraszam, antymonopolistycznej ona się nazywa, tak? Bo oczywiście, prawda, w zgodzie z teorią konkurencji doskonałej lepiej mieć jeden urząd antytrustowy, a nie nieskończenie wiele, które ze sobą by konkurowały. No ale to już, prawda, wiadomo. Monopol jest czasami dobry, tak? To też przypomina się mi Aviator i właśnie scena, jak senator Brewster, jak Howard Hughes właśnie do senatora Brewstera. Czy uważasz, że to jest fair wprowadzać monopol dla firmy na loty międzynarodowe? On powiada, monopol? Nie, to nie jest monopol. Ja uważam tylko, że jedna firma zrobi to lepiej niż
niż kilka firm, tak? Także tutaj trochę podobne rozumowanie. I trochę rozwijając to, co Kirchner powiedział, na przykład w latach 80. pojawiła się teoria rynków spornych, kojarzona z Baumolem, gdzie ona dosyć mocno uderzyła w teorię konkurencji doskonałej i też zmieniła rozumowanie dotyczące polityki antymonopolistycznej na takie bardziej rynkowe. Że no, rzeczywiście to jest absurdalne zakładać, że firma nie może mieć efektów skali, że firma musi być nieskończenie mała, że musi nie mieć żadnego wpływu na rynek, bo to jednak nie jest tak, bo jednak ta ekonomia skali to jest jakaś efektywność, więc no, coś tu jest nie tak z tą naszą teorią konkurencji, która staje się podstawą do tłumaczenia polityki antytrustowej. I wymyślił taką koncepcję rynków spornych, gdzie jest swoboda wejścia staje się kluczem. Ale nawet on nie wykonał do końca kroków tej rewolucji, bo w swoim rozumowaniu przedstawił tezę, że rynek nie jest taki konkurencyjny w pełnym tego słowa znaczeniu w momencie, jak istnieją na nim koszty utopione. No i wszystko dobrze, tylko że koszty utopione mają to do siebie, że one się materializują po fakcie. Tak? Więc one też jak gdyby nie mogą w pewnym sensie mogą być znane szacunkowe albo prawdopodobne, szacowane koszty utopione, które mogą się objawić w przyszłości. Ale generalnie koszty utopione to są takie skapitalizowane straty na czynnikach produkcji. No i gdyby były znane ex ante, to by ich nie było, tak? No bo jeżeli bym wiedział, że utopię koszty, to bym ich nie utopił. Tak? W związku z tym, jak gdyby też jest to takie, nawet tutaj po tej zmianie jakościowej jest dalej ten błąd takiego przywiązania się, przypięcia się do danych szukanych, do tego modelu z matematyki tej pięknej, której się uczymy w szkole podstawowej średniej, dane szukane. I trochę tak samo to się przewija w tej teorii wyceny, w teorii konkurencji mikroekonomicznej. Dane szukane. To nawet się rozlewa na inne przedmioty, bo jest na przykład przedmiot, powiedzmy, ekonomia menedżerska, a tam co na zajęciach tu, krzywa popytu ma taki wzór, krzywa podaży ma taki wzór, powiedz, co menedżer powinien zrobić, tak? No tak i wiadomo, to jest coś, co każdy menedżer codziennie robi, jak przychodzi do pracy. No to tutaj są takie właśnie zadania tutaj, tak? Tu nie tylko ma. Po prostu, no właśnie. Także... To jest dobra książka. To rozmawialiśmy na razie bardziej o teorii ekonomii, ale też w ostatnich dekadach, powiedzmy może obok katedr ekonomii wyrosły, powiedzmy, szkoły biznesowe na Zachodzie, gdzie podjęto badania nad przedsiębiorczością, z tym, że co się tam bada? No, bada się na przykład firmy rodzinne, startupy czy osoby samozatrudnione. Tak jakby to jest obiekt badań nad przedsiębiorczością w dyscyplinie, która nazywa się badaniami nad przedsiębiorczością, a jakby no, to jest tylko część jakby całego procesu rynkowego i wręcz jakby można spotkać się na przykład z takimi zarzutami, że w Polsce liczba małych firm jest równie wysoka co w Bangladeszu, co pokazuje, że przedsiębiorczość jest przeceniana, tak? Że mamy też jest jakimś mitem przedsiębiorczości, bo widać, że z tych małych firm bogactwo się nie bierze. Bogactwo jest w Niemczech, gdzie są już utrwalone struktury korporacyjne i tak dalej. Jakby czy ten rozłam w takim postrzeganiu przedsiębiorczości między czymś małym, rodzinnym, jakimś nowym założeniem, a firmami już ustalonymi, które działają już nawet dekady czasami, czy to jest uzasadnione? Czy można znaleźć jakiś wspólny pomysł, który łączyłby działania Coca-Coli czy McDonald'sa nie wiem, z food truckiem, który serwuje burgery? No rzeczywiście, o ile można by z jednej strony mówić, że dobrą rzeczą jest to, że wyodrębniły się szkoły biznesowe i że w obrębie tych szkół biznesowych czasem się właśnie takie podejście do przedsiębiorczości przyjmuje, bo to jest być może próba wydobywania przedsiębiorczości jako pewnego istotnego wątku z kleszczy, ujmując rzecz nieco pejoratywnie, tych najgorszych, najmniej metodologicznie uzasadnionych praktyk ekonomii neoklasycznej, no to rzeczywiście to podejście wiąże się też ze swoimi własnymi specyficznymi problemami, na które może zaradzić jedynie jednak rzetelna teoria ekonomii, która będzie w sposób rzetelny ujmowała kwestię przedsiębiorczości, bo rzeczywiście w obrębie nauki o przedsiębiorczości pojawiły się takie rozmaite podejścia, bądź to strukturalne, o którym Mateusz mówił, które
rozróżnia na małe firmy i duże firmy i twierdzi, że przedsiębiorczo, czy szczególnie przedsiębiorczo zachowują się wyłącznie te małe. Jest też podejście takie, które traktuje przedsiębiorcę jako osobę samozatrudnioną. I główny zarzut, jaki możemy mieć wobec tego rodzaju fragmentaryzacji podejść, to jest to, że one rezygnują z poszukiwania jakiegoś wspólnego, funkcjonalnego mianownika działania przedsiębiorczego, a tradycja austriacka nam taki wspólny mianownik oferuje. Szkoła austriacka słusznie zauważa, że wśród rozmaitych czynników produkcji, które podlegają obrotowi rynkowemu, nie znajduje się przedsiębiorczość, dlatego że przedsiębiorczość związana jest z koniecznością wdrażania pewnego unikatowego przedsiębiorczego osądu, tworzenia pewnej unikatowej wizji tego, jak w danych okolicznościach miejsca i czasu radzić sobie z tymi immanentnymi problemami ludzkiego działania czy wielkoskalowej współpracy społecznej, jakimi są problemy rzadkości i niepewności. W związku z tym niezbędne jest to narzędzie przedsiębiorcze, jakim jest firma, czyli pewna oprawa instytucjonalno-organizacyjna, w ramach której przedsiębiorca może ten swój osąd wdrażać. I bardzo istotny punkt zawarty w tego rodzaju podejściu to jest zwrócenie uwagi na to, że w tym kontekście nie ma znaczenia, czy będzie to firma duża, czy mała, nie ma znaczenia, czy będzie to firma młoda, czy stara, bo te problemy rzadkości, niepewności, otwartości i zmienności danych, potrzeby odpowiedniego rozdzielania kompetencji, potrzeby dokonywania osądów na temat osądów innych, bo to jest tak naprawdę ta finalna funkcja właścicielska, której przedsiębiorca, właściciel nie może na nikogo oddelegować. To są rzeczy, które się nie zmieniają w zależności od kontekstu. To są kwestie, z którymi w równym stopniu musi sobie radzić startupowiec, co przedsiębiorca znajdujący się w zarządzie Coca-Coli czy innej równie mocno zakorzenionej spółki. A w im większym stopniu postrzegamy gospodarkę jako twór dynamiczny, który w obrębie którego te przeobrażenia na liście na przykład 500 największych spółek dokonują się coraz bardziej dynamicznie, no to w tym większym stopniu to podejście strukturalne jawi nam się jako w pewnym stopniu nieadekwatne. Także powiedziałbym, że wielką rolą rzetelnej teorii przedsiębiorczości, stanowiącej część rzetelnej teorii ekonomii, jest właśnie konsekwentne podkreślanie tego funkcjonalnego, wspólnego mianownika przedsiębiorczości, jakim jest radzenie sobie z problemami niepewności i rzadkości, co wymusza przyjęcie pewnych kompetencji właścicielskich, niezależnie od kontekstu, w jakim się znajdziemy, niezależnie od tego, jak młodą czy starą, bądź jak małą bądź dużą firmą zarządzamy. To jest jak gdyby naturalne rozszerzenie tego, co zawsze i konsekwentnie podkreśla Mises w ludzkim działaniu, że każde ludzkie działanie jest przedsiębiorcze, a tutaj mamy do czynienia z jego pewnym wyspecjalizowanym typem i tutaj przedsiębiorca urasta do roli pewnego primus inter pares, bo o ile w szerokim tego słowa znaczeniu wszyscy zawsze jesteśmy przedsiębiorcami, o tyle tutaj mamy do czynienia z pewną dalej posuniętą specjalizacją w zakresie tych spekulatywno-własnościowych aspektów ludzkiego działania. Ja mam w ogóle wrażenie, że to, co się, jakby to takie skupienie się na tym zakładaniu tej nowej firmy, tak, i żeby tych wszystkich startupach i przedsiębiorczości rozumianej tak wąsko, to też jest troszeczkę pokłosie tego. Z jednej strony to jest pokłosie troszeczkę tego takiego, jakby wiadomo, American Dream, że prawda, każdy chce zostać przedsiębiorcą, żeby właśnie osiągnąć coś więcej itd., itd., ale z drugiej strony jest to też pokłosie tych brzydkich metod ekonomii neoklasycznej, w których się mówi, że właśnie my wolimy, jak jest konkurencja doskonała, jak jest mnóstwo graczy. Jest dużo lepiej, jak jest mnóstwo małych graczy, niż jak są duzi gracze, którzy trochę sobie monopolizują i wyciągają sobie renty monopolistyczne z tego, bo są duzi i jak oni są duzi, to już się nie muszą starać i mogą wykorzystywać konsumentów. I dlatego jest takie skupienie, że tak, zakładajcie te firmy, bo wtedy im więcej założycie tych firm, tym będzie bardziej jak konkurencja doskonała neoklasyczna i to jest super.
to jest o tyle strasznie szkodliwy mit, wynikający bezpośrednio z tego modelu, że jakby ta wizja, w której duże firmy nie muszą się starać, jest jakimś kompletnym absurdem. Wielcy gracze i wielkie firmy, jak się mówi w biznesie, change or die, tak? Jakby oni cały czas szukają i kombinują, jak to zrobić, żeby zmieniać swój produkt, żeby zmieniać swoją strukturę kosztową, żeby zmieniać swój model zarządzania, ponieważ te firmy, które się nie zmieniają i które nie szukają, jak lepiej i skuteczniej dostarczać te dobra, których konsumenci chcą, to one upadają. W ciągu ostatnich, z firm, które były w Fortune 500 w latach 50., 88% już nie jest na liście Fortune 500. W tym samym czasie oczekiwana długość bycia na tej liście spadła tam, zdaje się, z 70 lat do 15. Tak? To znaczy, że teraz oczekuje się, że firma, która jest na Fortune 500, będzie tam góra 15 lat, bo rynek się zmienia i starać się trzeba. Jeśli się nie stara, to się upada. I jeżeli pomyślimy o tym w ten sposób, no to oczywiście I zresztą te szkoły biznesowe, to też, żeby nie było, to jest taki moim zdaniem terminologiczny troszeczkę problem, że oni faktycznie uznali, że to nazwą tą przedsiębiorczością, to nazwą tą małą przedsiębiorczość, ale oni to wiedzą, tak? Bo te statystyki, które tu przytaczam, to są statystyki, których się uczy właśnie na szkołach biznesowych, więc oni tam terminologicznie po prostu poszli troszeczkę w inną stronę, pewnie dlatego, że byli rozczarowani właśnie tym, co się dzieje w nauce ekonomii i mieli poczucie, że po prostu z tymi ludźmi to nie ma co rozmawiać, bo oni nic nie rozumieją. Bo żaden menadżer nie staje rano i nie zastanawia się, jak tam się dzisiaj krzywe popyty układają, tak? Więc ja myślę, że oni po prostu porzucili terminologię, którą stosowali ekonomiści, stworzyli swoją własną i to jest tak naprawdę jedyna różnica. A jak się zobaczy na to, co robią w szkołach biznesowych, no to oni będą patrzeć oczywiście, jak, czego się nauczyliśmy. I to też jest, ale to też jest bardzo fajne w szkołach biznesowych, że szkoły biznesowe to są bardzo często szkoły, które nie mówią, że my tu mamy mądrych naukowców, którzy odkryli coś. My mamy naukowców, którzy starają się zobaczyć, co rynek udowodnił, że działało. Tak? To nie są goście, którzy siadają w wieży z kości słoniowej i mówią, raz napisałem, tak trzeba pisać firmy, jak przedsiębiorcy będą się tego słuchać, to będzie dobrze. No nie, oni tak nie robią. Oni patrzą, jakie firmy, w jakich sytuacjach, tak? To jest nauka na podstawie różnych case studies, tak? To jest nauka na podstawie wielkich sukcesów, wielkich porażek i próba wyszukiwania oczywiście jakichś powiązań między nimi, jakichś związków, tak? No bo jakby nauka się sprowadza do tego, żeby szukać związki i też można się dużo nauczyć i zobaczyć, że generalnie, nie wiem, wszystkie firmy konsumenckie, które dostarczają jakieś dobra konsumentom, które się nie słuchały swoich konsumentów, to upadły. Taki trochę banalny przykład, ale oczywiście takie związki da się znajdywać i da się iść troszeczkę głębiej, ale to moim zdaniem jest różnica terminologiczna wynikająca po prostu z rozdzielenia się tych dwóch zakresów badawczych i ekonomistom zdecydowanie dobrze by zrobiło poczytania troszeczkę o tym, bo to nagle jakby otwiera oczy troszeczkę właśnie na to. Rynek to jest piękna rzecz, bo rynek jest taką analogową maszyną do odkrywania prawdy o rzeczach, których nie wiemy. Ceny, zyski i straty pokazują pewne fakty o rzeczywistości, że ktoś był lepszy, a ktoś był gorszy w sposób, którego na papierze intelektualnie nie jesteśmy w stanie sami zrobić. Dowiadujemy się o tym tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś przetrwał, a ktoś inny upadł. Więc nie tylko to można badać i mówić, że teraz coś rozumiemy, ale też można się uczyć od tego i brać informację zwrotną z rynku i patrzeć, i to właśnie robią szkoły biznesowe, patrzeć, słuchajcie, jak dotąd to działało, więc może warto by się tym zainteresować. Więc ja jestem względnym powiedzmy fanem szkół biznesowych, bo oczywiście one też mają swoje, że tak powiem, problemy gdzie indziej, jak to wszystkie instytucje akademickie. Natomiast sama idea tego, żeby patrzeć na rynek i patrzeć na niego szeroko, nie tylko na małych przedsiębiorstw, ale na dużych, bo na dużych mam wrażenie, że spędzają jeszcze więcej czasu szkoły biznesowe, tylko tego tak nie nazywają. Czyli można powiedzieć, że to są tak naprawdę szkoły, o ile są dobrze zrobione, to są szkoły, gdzie się uczy historii. To szkoła o historii przedsiębiorczości. Bo historii trzeba się uczyć, żeby nie popełniać jej błędów. No. Tak. Więc mówi się o tym, że przedsiębiorca to jest ktoś taki, kto dokonuje tej Verstehen, tak, analizuje dostępne dane, analizuje przeszłość i próbuje ją zrozumieć i potem jakoś ją ekstrapolować. Więc robi coś w stylu Verstehen. No jeżeli tego się nie robi i nie analizuje poprzednich przypadków, no to jest niż Verstehen i rezultat tego może być kiepski, tak? Także dla przedsiębiorcy, dla kogoś, kto chce być przedsiębiorcą, najlepiej rzeczywiście się uczyć po pierwsze z sukcesów, tak? Czyli jak poszczególne firmy odnosiły sukcesy i dlaczego, analizować, i też z porażek.
a nawet z porażek więcej się można nauczyć tak naprawdę, analizując, dlaczego pewne firmy nie przetrwały, jakie pewne błędy zostały popełnione przez firmy. To jest zresztą, myślę, że to powinna być też część takiej ogólniejszej edukacji, która się może zaczynać bardzo wcześnie tak naprawdę. Ona się może zaczynać jeszcze w szkole podstawowej. Próba podejścia analitycznego do wszystkiego. Tak? Takim modelowym przykładem tego jest Jobs. Tak? Ja mówię często studentom, żeby sobie obejrzeli prezentację pierwszego iPhone'a w 2007 roku. O tym już bardziej nie chodzi o produkt czy reklamę, tylko o sposób jego myślenia. To, jak on mówi o poszczególnych częściach składowych produktu, że odseparowuje to od konkretnego zmaterializowania, bierze szerszą perspektywę i zastanawia się nad tym, gdzie są silne strony, gdzie są słabe strony tego, co mamy. Tak? I to można by sobie różne rzeczy tak przeanalizować, można by różne problemy sobie stawiać, bo to bardzo rozwija. Tak? Na przykład, nie wiem, ostatnio dużo dyskutowana kwestia korków w miastach, tak? Z czego wynikają korki. Tak? Przeanalizować sobie, że to jest taka konstrukcja, że to auto jest duże, a po co ono ma to z przodu? No bo tak historycznie to wygląda, ale czy to musi mieć z przodu dalej, czy to nie da się obciąć tego przodu i nie da się tego tyłu zmniejszyć, zrobić mniejszej kabiny, tak? I myśleć nierutynowo, tak? I myślę, że przypadki historyczne pozwalają nam widzieć, jak ci, którzy nie myśleli rutynowo, osiągnęli sukces. Więc jest jedna część, myślę, nauczania w szkołach przedsiębiorczości, która jest ważna, ale jest też druga część nauczania o przedsiębiorczości, która jest bardzo ważna, to myślę nauka o człowieku. I po prostu o człowieku. Co to jest za istota, jak funkcjonuje, jak myśli, jak działa, jak selekcjonuje informacje, bo to jest też bardzo ważne. I bardzo często źródłem błędów w wielu firmach jest, oczywiście składa się na to zawsze bardzo wiele różnych czynników, ale często błędy są popełniane dlatego, że selektywnie się podchodzi do pewnych informacji i nie ma się na przykład w firmie odpowiednich mechanizmów kontrolnych, albo na przykład się nie zastanawia, co może być nie tak. Jest takie, nie pamiętam, była taka firma, lata 80., 90., amerykańska chyba, która produkowała rowery. Gdzie jeden z członków zarządu zaproponował, że może wejdziemy w rynek rowerów górskich i będziemy rowery górskie produkować. Ten szef zarządu był, kompletnie mu się to nie spodobało, nie? To kiepski pomysł, nie ma mowy, ale ten się upierał, że może to warto rozważyć, bo inne firmy to rozważają. I dobrze, porozmawiamy o tym na następnym spotkaniu za 2 tygodnie. No i za 2 tygodnie odbyło się spotkanie, ale już ten członek zarządu kontestujący już nie był członkiem zarządu. W związku z tym na pytanie, czy kontynuujemy dyskusję, oczywiście odpowiedź była, że nie ma o czym rozmawiać. Tak? To jest jeden z takich przykładów, gdzie właśnie pewne ufiksowanie, tak naprawdę no personalne, tak? Bo to pewne cechy charakteru jednej osoby sprawiły, że nie ma szerszej perspektywy. I tak często z ludźmi jest, że się na coś upierają, że nie chcą dyskutować, nie chcą kwestionować, nie chcą rozmawiać o niektórych istotnych sprawach, a to jest w rzeczywistości bardzo ważne nie tylko w każdym elemencie naszego życia, ale też właśnie wtedy, kiedy podejmujemy działania przedsiębiorcze. Myślę, że o tym należy pamiętać. Należy pamiętać o tych wszystkich bias, które są w literaturze. Availability bias, confirmation bias, tak? Że szukamy po prostu potwierdzeń na to, błąd poznawczy po polsku. Błąd poznawczy, tak. No. A nie błąd potwierdzenia? Różne. Okay. W sensie, wszystkie bajasy to są błędy poznawcze. Aha, okej. Okay. Rozumiem, ta grupa, kategoria. Także i myślę, że z jednej strony można właśnie historyczne analizy, ale nie tylko McDonalda, Apple'a i tych, którzy odnieśli sukces, ale też analizy tych, którzy nie odnieśli sukcesu, którzy upadli. Studebakera, Zenita. Tak, Kodaka oczywiście największy, najsłynniejszy, często używany, bo trafiający najbardziej do ludzi, chociaż coraz mniej, bo niektórzy już nie wiedzą, że się klisze wkładało do aparatów kiedyś. I poza tymi dwoma rzeczami, czyli sukcesy, porażki, jednocześnie też trochę nauki o tym, jak ludzie podejmują decyzje i dlaczego je podejmują w taki inny sposób, więc trochę też psychologii, socjologii społecznej, psychologii społecznej i też psychologii ekonomicznej, myślę, nie zaszkodzi. I takie szkoły jak najbardziej, one rzeczywiście mogą wyposażyć w narzędzia, które zwiększają szanse na sukces, ale go oczywiście nie gwarantują. Kirchner chyba kiedyś dostał tak nagrodę takiej szkoły biznesu. Stowarzyszenia Small Business Enterprise Award, coś takiego. Tak, i w mowie podziękowalnej powiedział, że w sumie tutaj nagrodę nie powinien dostać, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Bo uzasadnienie wskazuje, że generalnie instytucja w ogóle nie zrozumiała jego badań i myślą, że on coś tłumaczy, jak być dobrą przedsiębiorcą. Bo Kirchner zawsze mówił, że tak, jak gdyby przedsiębiorczości nie da się nauczyć i nie da się na przykład kupić jej na rynku. Nie można wynająć przedsiębiorcy tak naprawdę. Można wynająć menadżera, który będzie przedsiębiorcą akurat, ale nie da się kupić przedsiębiorczości jako czynnika produkcji.
A tymczasem tutaj wynikałoby z tego, że tutaj są szkoły, które mogą nauczyć, tak jak można zwiększyć swój ludzki kapitał, poszerzając swoją wiedzę, tak tutaj się pojawiła teza, że można by się nauczyć przedsiębiorczego działania. Nie do końca, ale można się wyposażyć w narzędzia, które zwiększają szanse na skuteczne przedsiębiorcze działania. To może jeszcze prosiłbym Was o jakieś 2-3-minutowe odniesienie się jeszcze może na niektóre głosy, jeśli na to macie ochotę, albo jakieś podsumowanie dyskusji i zastanowienie się nad tym jednak, czy ten ekonomiczny namysł nad przedsiębiorczością ma jakąś przyszłość, czy się to zintegrować z tymi różnymi elementami, o których dzisiaj wspominaliśmy, jak właśnie to, co robi się w szkołach biznesowych, to, co robi się w teorii organizacji, czy to, co robi się w teorii firmy. Znaczy, jeśli pytanie brzmi tak, czy ekonomiczny namysł nad przedsiębiorczością ma ogólnie jakąś przyszłość, jeśli chodzi o lepsze rozumienie praktyki przedsiębiorczej, czy lepsze docenienie roli przedsiębiorcy w świecie, to myślę, że zdecydowanie ma on przyszłość, tylko że ja patrzę na to w ten sposób, że nie tyle bym widział przedsiębiorczość jako jakiś wyodrębniony dział teorii ekonomii, co może raczej jako pewien pryzmat, przez który patrzymy na różne problemy ekonomiczne. I dla mnie jednym z głównych czynników, jedną z głównych cech wyróżniających tradycję austriacką, męgrowską, przyczynowo-realistyczną było to, że ten przedsiębiorczy, czy może nawet przedsiębiorczościowy, jak rzecz została nazwana w książce Kleina i Fossa, jest czymś bardzo cennym i unikatowym, bo warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę to skupienie się na roli przedsiębiorcy jako na głównym czynniku, głównej sile napędowej procesu rynkowego, to jest coś obecnego we wszystkich głównych, najwybitniejszych osiągnięciach szkoły austriackiej. Nie ma teorematu o niemożliwości funkcjonowania racjonalnie alokującej zasoby gospodarki socjalistycznej bez przedsiębiorcy i bez skupienia się na jego roli i na tych warunkach instytucjonalnych, które mu umożliwiają spełnianie tej roli albo nie. Tak samo nie ma na dobrą sprawę teorii cyklu koniunkturalnego bez podkreślenia roli przedsiębiorcy i tego, jak chaos kalkulacyjny spowodowany sztucznym zaniżaniem stopy procentowej powoduje całe zestawy czy grona duże błędów przedsiębiorczych i tym samym wywołuje cykle koniunkturalne. I mi się wydaje, że to jest takie słuszne podejście, które sprawia, że czy wskazuje na to, że wiele jest jeszcze takich niezagospodarowanych do końca obszarów ekonomii właśnie, gdzie czy przez, na które powinno się przez ten pryzmat spojrzeć. No, teoria firmy jest kolejnym takim obszarem, na który w sposób bezprecedensowo kompleksowy patrzą właśnie Klein i Voss. Nawet te obszary, które już do pewnego stopnia zostały przez pryzmat przedsiębiorczości przeanalizowane, takie jak właśnie teoria cykli koniunkturalnych, myślę, że miejsce jest tutaj na wiele istotnych uzupełnień. Na przykład podobał mi się taki tekst bardzo niedawny, który wskazywał na to, że w momencie, kiedy kredyt staje się sztucznie dostępny, to na rynku pojawia się krańcowy przedsiębiorca, który wcześniej był submarginalny, czyli to jest przedsiębiorca o kompetencjach mniejszych niż kompetencje tych przedsiębiorców, którzy byliby dopuszczeni do rynku przedsiębiorczego tylko wtedy, kiedy ten kredyt byłby wyceniony po stopie naturalnej. I to też jest pewna interesująca odpowiedź, zarówno z ekonomicznego, jak i właśnie też z psychologicznego punktu widzenia, bo często się wobec tej austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego wysuwa taki zarzut, wy traktujecie przedsiębiorców jak idiotów, którzy wszyscy jak ćmy lecą do ognia w momencie, kiedy mamy do czynienia z tymi wykoślawieniami kapitałowej struktury produkcji, czy z tym wykoślawieniem stopy procentowej. Także wydaje mi się, że patrzenie na świat zjawisk gospodarczych w najbardziej interdyscyplinarnym tego słowa znaczeniu przez pryzmat teorii czy przedsiębiorczości, czy przez taki przedsiębiorczościowy pryzmat, jest rzeczą bardzo obiecującą, zarówno dla teoretyków ekonomii, czystej teorii ekonomii, jak i dla praktyków czy teoretyków różnych dyscyplin pomocniczych,
które istotne światło rzucają na kwestie działania przedsiębiorczego w najszerszym tego słowa znaczeniu, więc tutaj należałoby też uwzględnić psychologię, socjologię wiedzy i pokrewne dyscypliny. Tyle, krótko. Moim zdaniem patrzenie w nauce ekonomicznej na przedsiębiorstwo jest bardzo ważne, bo też ma taką funkcję, że troszeczkę dostarcza nam terminologii nowej na taką demistyfikację metafizyki podaży i popytu. Na wielu ludzi, którzy nie są ekonomistami, jakby nie posługują się tymi terminami na co dzień, to jest jakieś takie metafizyczne siły, które coś robią i to jest takie magiczne, że ktoś coś potrzebuje i to się pojawia, jest jakaś równowaga i to jest dobre. To brzmi bardzo metafizycznie dla kogoś, kto tym nie siedzi. Moim zdaniem dużo bardziej jest sens rozmawianie o tych wszystkich procesach z punktu widzenia tego, że jest ktoś, kto to robi, jest ktoś, kto się zastanawia nad tym, jakie ludzie mają preferencje, jest ktoś, kto ryzykuje i dokonuje eksperymentu tego, jak te rzeczy powiązać, żeby było dobrze. To jest ktoś i ten ktoś poniesie nagrodę lub karę. Nie ma w tym nic metafizycznego. To są ludzie, którzy podejmują ryzyko po to, żeby tacy leniwi etatowcy jak ja dostawali pensję co tydzień. Dziękuję. No i tak konkludując, też jest ważne to do zrozumienia naszego poziomu życia, znaczy źródło naszego poziomu życia, bo to jest jeden z najsmutniejszych faktów współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej jest taki, że ludzie naprawdę nie rozumieją, z czego wynika dzisiejszy dobrobyt i że ten dobrobyt jest produktem działań przedsiębiorców. Przepraszam, przeziębienie cały czas mnie trzyma. Jest produktem działań przedsiębiorców, że to, że żyjemy na dużo wyższym poziomie niż 100-200 lat temu i że doświadczyliśmy gwałtownego wzrostu w krajach tak zwanych zachodnich, to jest rezultat działań przedsiębiorczego działania i tego nigdy za mało. Tak? Ja z taką, jak się mówi o tym wykresie hokejowym poziomu życia, tak, że od XIX wieku mamy gwałtowny skok bezprecedensowy, to jest w zasadzie rzecz, od której się powinno zaczynać na lekcjach historii, na lekcjach ekonomii, na lekcjach WOS-u, na wszystkich lekcjach, gdzie mówimy o człowieku tak naprawdę. A człowiek się uczy o tych wszystkich poszczególnych etapach, tak tam starożytność, średniowiecze, ale w ogóle nie ma tej perspektywy, a to od tego trzeba w ogóle zacząć. Całą historię trzeba od tego zaczynać, zawsze. Tak? A od tego niestety nie zaczynamy, zresztą trochę bijąc się w piersi. Nawet w szkole austriackiej się ten wykres hokejowy jak gdyby tak jakoś na pierwszy plan nie wybija, tak? A to jest w ogóle rzecz, od której można by było zacząć całą historię, całą historię gospodarczą i całą teorię ekonomii. Od tego, że rezultat przedsiębiorczości, tu proszę, jest rezultat przedsiębiorczości, to tym Mises momentami pisał, tak? Że gospodarka rynkowa nie potrzebuje żadnego pomnika. Rozejrzyj się wkoło, a zobaczysz, co to jest gospodarka rynkowa. Więc tego powtarzania o roli przedsiębiorców nigdy za mało. To dziękuję panu za wypowiedzi, dziękuję wam za uwagę. Tylko krótką przerwę techniczną robimy na przedstawienie kamer. Już niestety nie mamy czasu na pytania i będzie jeszcze krótki wykład Mikołaja przed przerwą obiadową, więc proszę się nie rozchodzić. Zaraz zaczynamy kolejny wykład.